Witam bardzo serdecznie, dzień dobry. To jest 24 odcinek z The Ballad of Keytony, a ja ostatnio udało mi się spieprzyć tą misję. Więc jeszcze raz będziemy mieli helikopter. Więc powtarzamy misję u Antonego, gdzie mamy uratować Grace, czyli tą ćpunkę. Bo Tonemu bardzo zależy na niej. Może się na końcu okaże, że Tony nie jest gejem. A, właśnie, bo była taka scenka, że widzieliśmy Caps Lockiem. Latamy numpadem, bo numpad się przynajmniej do tego nadaje. A, mieliśmy Caps Locka zalokowanego. Patrzcie, co się dzieje w ogóle na drodze. Nie zapłacił. Nie zapłacił. To stracił 5 dolców. Alderney. A to paki jest. Tak to mogę nazwać, porywacz paki. Fajne są takie nawiązania. On a Paki McCready. Irlandzka działalność, widzicie? Czy ja będę musiał teraz wszystko od nowa robić, czy będę miał jakiś checkpoint? No spieprzyłem to po całości. Ty próżny chuju, gdzie jesteś do kurwy? Jak se chcesz, kolo? Próżny. Próżny. Myślę, że ona sama też jest próżna. Serio od nowa. Musimy z tym Caps Lockiem uważać. Teraz przynajmniej mamy tą świadomość, gdzie on chce jechać, tak? W wysokich wieżowcach musimy uważać. Get wise. What are we in some gumshoe novel now?
I'm driving as unsuspiciously as you can when your boss only forked out for a weekend helicopter course. If he's getting wise, it's because you're a tight ass. You being anti-Semitic now? Nice. Next you'll call me a fan. Oh yeah, play the minority card. Very clever. Unfortunately, I'm a minority too, so fuck you. Tak, no w sumie jest dominikaninem. I on teraz zakręci. No teraz mamy świadomość, gdzie on w ogóle jedzie. He's cutting back on himself. I thought he was heading west. Well, now he's heading east. We won't lose him, man. We're cool. Come on, you dumb dukes, fuck. To była misja z diamentami. He might just hear you. Maybe if we concentrate hard enough, we can will him to go there. I thought you got over that spiritual shit when you stopped dating the yoga instructor. Przepieprzyłem tu w dźwiga. Mieliśmy jeszcze. Tunelem. Gdzie tu? Jego chciała nie, chciała go sprzedać. Ej, miał jeden przecież Bernie z GTA 4 miał posągi. Gdzie różowym? Dobra. Czy po prostu wjechał, żeby wyjechać? No ale nie wiadomo, co się stało w środku, tak? Może wziął ją. Kurde, przejażdżka po całym w sumie Liberty City. Bardzo ciekawe jest to, że właśnie paki jest to zamieszane. Bardzo ciekawe. Nie pamiętam, czy ta misja rzeczywiście w GTA 4 była. Powiem wam szczerze, że teraz grając w jakieś... grając w GTA 4 mielibyśmy zupełnie inny pogląd na to wszystko.
partner biznesowy. A jeszcze może być partner życiowy z nim. Wow. Patrzcie, nie zniszczyłem helikoptera. W sumie jakoś źle mi to nie wyszło. Dobra. Mogę stąd wywalić na misję do Antonego kolejną. I wydaje mi się, że teraz mi misje zostaną tylko u niego. Więc czekamy. Czekamy. A teraz bierzemy sobie motocykl. Widzowie ostatnio mi pisaliście, że w The Lost and Damned został zmieniony, co totalnie handling tych, jak to się nazywa, motocykli. No i rzeczywiście tak by było. Rocco. As soon as you stop sending us on suicide missions. Oh, look at my position. Those serious mullah yos. You think the higher powers are gonna stop expecting ammo? To był Rocco. A, wiem który. Na początku było. Be reasonable there, Rock. Chinatown? Bahama Mamas? Those fucking bombs? That's some out of control shit, man. No, Tony's some out of control shit. Think about what he has got you into. But if you think about it too long, then there might be no getting out of it. Ciekawe, czy ta balada o geju Tonym zacznie się, że on koniec końców zginie. Ej, Rocco! CPN-ik, nie? W sumie mało CPN-ów jest w tej grze. Gdzie oni, kurde, właśnie przystankują? Bulgarin. Ej, patrzcie! Brucey i Roman znowu. I don't give a fuck who you think you are. You're not coming in. Come on, man. I'm a VIP. We come here all the time. Hey, Des. Hey, man. Tony? I ain't seen him. Hey, man! Luis! Bro, can you get us in? Hey, Brucey. Yeah, sure. Tessie, take care of them. Thanks, man! Keep it cool, keep it cool. Spoko, no przecież. Ale podobają mi się takie małe. So I'm going to go get the drinks. Okay. Good seeing you guys, man. I gotta take care of something. Hey, wait, listen. Can I just say something, man? Listen, can I just say the way you dealt with Maury, man, I was really great. Thanks. Hey, don't mention it, man. Unless you want me to kill him. Me? Hey, listen, you know, that's right. You're like a lone wolf, an adventurer. Tough, but with a sense of it, not really, bro. I like killing for money. Yes, yes, I know, but that's just your thing. What's the problem, man? Nothing. I mean, nothing, my gang. What do we get, man? Look, I fought three girls last night, man. One of them can't even walk. I mean, she could walk before. She didn't need a wheelchair. Like, look, I was just checking to make sure you weren't gay, bro. No, not a problem, man. I gotta go. Hey, listen. Hey, Luis. Come on, man. We gotta go. Let's go. Myślałem, że misja Brusa będzie w sumie. Peace out, bro. Thank God you showed up, bro. What? I never thought seeing you would make things feel more heterosexual. I'm gonna pretend you that, sweetheart. That's probably best. We're heading over to Fish Market South.
naprawdę to zrobiliście? Co z moimi drzwiami teraz? A, ludzie wszystko zniszczą, widzicie, jak to jest? Dobra, ale do brzegu. Ciekawe, co właśnie teraz nas czeka. Z Yusufem chyba już sprawa jest tak właściwie zażegnana, tak mi się wydaje. Czarnia ścieków Church Island. Gdzie to jest w ogóle? Aha, tutaj. No rzeczywiście, ten środek się wydaje taki... W sumie na uczyszczalni ścieków... Jeju, pamiętam, jak mieliśmy tutaj bardzo dużo misji pobocznych na wódkach. Masakra. Verti City. Miejsce, w którym udało nam się zagrać w jeden tytuł oraz przejść dwa DLC. Last chance, D. Sure you want to hand this stuff over? Sure, I'm sure. Father's gonna kill us if we don't. Yeah, it makes it nice and simple. Yeah, lends a lot of clarity to my thinking. Call. Gracie, you all right? Skitu, pamiętam to. She can't speak. We got a gag in her mouth. Give her back, you animals. She suffered enough. To fajnie wszystko było zaplanowane już wcześniej. Hand over Gracie. Kurde, czyli oni naprawdę już w Rockstar wiedzieli, że to zrobią. All right, calm down, both of you. Oye, we put the ice in the middle. We walk back. Then you send over the girl. We leave, and you pick up the stuff. Entiende? Sure. Show us the goods. Wydaje się, że jej chyba krzywdy nie zrobili koniec końców, ale ona była agresywna, gryzła i tak dalej. Come back to me, honey. Kochanie. Tak po prostu? Co to jest? Co on wypił? Fuck, shit! Fuck! Hey, you okay? Where's your fucking
fucking nothing? Huh? You! Fuck! Go, go! Co się stało? Przecież nika by nie zabił. Fuck! Bajsej! Ja za tą misję. Było rzeczywiście w tym industrialnym klimacie strzeliliśmy się nieźle jeszcze. Fucking chomp off our boat! Hey, I'm trying, okay? Tony, you're fucking pathetic! Get the motherfucker off our boat! He can't hear you, babe. He's also in a world of his own. He let go. Now turn around and get those assholes who kidnapped me, pussy. Go back and kill them! Say to Pierre. No. Czyli to właśnie strzelanka ze strony Niko była, a tutaj to mamy... Ej, patrzcie. Tak mi się wydawało, że ją po mordzie na początku klepał. Aha, czyli on serio popierdalał to wszystko na uspokojenie? Ale debil. A ty jest debil. Pier 4-5. Gracie back safe and sound, Tom. I hope she was worth 2 mil. You hit her, right? She had a boating accident. Make sure her old man understands that. I don't want to see her again. Okay, sailor. So long. Ciekawe, czy to będzie miało znaczenie, że właśnie uderzyliśmy. Wisielec na czas. No i tyle. Tak właściwie. Dobra. Widzimy się więc w następnych odcinkach. Na razie.